Pan Mariusz Juszko i pan Piotr Rybczyński. Pani prezydent, bardzo proszę. Dzień dobry, szanowni państwo. Nie jest to cały zespół, z którym miałam wielką przyjemność pracować przez ostatnie kilkanaście miesięcy, ponieważ wrócili do Kołobrzegu około chyba pierwszej w nocy i nie wszyscy dzisiaj mogli przyjść i być tu z nami. Są z nami oczywiście sercem. Wczoraj był czas na gorący komentarz. Gratulowałam z całego serca Lublinowi, gratulowałam panu prezydentowi Krzysztofowi Żukowi, bo jest to wielki sukces i wielkie wyróżnienie. Dzisiaj od rana pracujemy i analizujemy sytuację, w jakiej znalazł się Kołobrzeg. A proszę państwa, znalazł się naprawdę w bardzo dobrej sytuacji. Decyzja pani minister o tym, aby rok 2028 kultura, polska kultura zagościła na ziemi kołobrzeskiej, jest dla mnie wielkim wyróżnieniem. Ta decyzja zapewne wzięła się z faktu, że wszystkie cztery miasta, czterech finalistów tytułów konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury zaprezentowało bardzo wysoki poziom. Takie też było zdanie i opinia komisji. Więc żeby nie zaprzepaścić tego dorobku, postanowiła pani minister, że kolejne lata, kolejne miasta, które znalazły się w tym ścisłym finale, Katowice, Bielsko-Biała, Lublin i Kołobrzeg, miały szansę zaprezentować to, co wypracowały. Co to dla nas oznacza? Dla mnie wielką radość, że nadal będę z tym fantastycznym zespołem ludzi, którzy są tu ze mną, ale również radość wielka z tego, że będę mogła z tym fantastycznym zespołem ludzi, kołobrzeżanek i kołobrzeżan, którzy poświęcili swój czas, energię i chcieli razem z nami napisać tę piękną opowieść o pięknym Kołobrzegu, o jego historii, o jego potencjale, o ludziach, którzy tu żyją i o jego planach na przyszłość. Odnośnie planów na przyszłość nie zmieniłam absolutnie zdania, a wręcz nabrałam jeszcze większej energii do działania, bo my ten program zrealizujemy. Pani prezydent Ewa Pełechata za chwilę opowie o wszystkich inwestycjach, które będą realizowane. No, to jest dla mnie taka wiadomość może niezbyt dobra, bo mamy rok mniej do zrealizowania tego ambitnego planu inwestycyjnego, ale damy radę, bo rozmawialiśmy już dzisiaj przy porannym spotkaniu o tym, że po prostu musimy nieco przeprojektować przygotowany plan działania inwestycyjnego, bo do roku 2028 musi być gotowy plan inwestycyjny. Pani prezydent Ilona Grendas-Wójtowicz, autorka tej pięknej opowieści o Kołobrzegu, za każdym razem, kiedy o tym mówię, kiedy czytałam tę opowieść, jestem niesłychanie wzruszona. Wszystkim państwu polecam, żebyście przeczytali ten cudowny materiał, zgromadzony, opisany pięknymi słowami, pokazujący piękno tego miejsca, pokazujący potencjał tego miejsca, pokazujący jedną prostą zależność. To, o czym rozmawiamy na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. ICU jest to historia miłości człowieka i morza. I na tym oparliśmy całą naszą ideę. I z tym przekazem pojechaliśmy do Warszawy i z tym przekazem będziemy podróżowali w czasie przez kolejne kilka lat. Po to, by w roku 2029 pojechać do Lublina i raz jeszcze pogratulować tym, którzy będą ten tytuł przez długie 12 miesięcy realizowali i będą tym tytułem cieszyli się. Ja jestem dumna z samego faktu, że zdecydowaliśmy się ponad rok temu, żeby podjąć takie wyzwanie. Nigdy wcześniej nikomu taki pomysł nie przyszedł do głowy. Ten pomysł podsunięty tak naprawdę przez Kołobrzeżan znalazł swój szczęśliwy finał w opisanym dokumencie i znalazł swój szczęśliwy finał, że jesteśmy finalistami, co nas bardzo wyróżnia i pozycjonuje na bardzo wysokim miejscu. Na mapie kulturalnej Polski Kołobrzeg jest ważnym miejscem i nam tego już nikt nie zabierze nigdy. A w roku 2028 udowodnimy całej Polsce, jak piękny program napisaliśmy i jak pięknie potrafiliśmy wykorzystać potencjał ludzi, którzy razem z nami pracowali. W przyszłym tygodniu spotykam się z tymi, którzy pracowali z nami przez następne kilkanaście miesięcy, bo wczoraj otrzymałam mnóstwo pytań, co dalej. No cóż dalej? Dalej mamy program i musimy go zrealizować. Dalej może będą nowe pomysły, bo dzisiaj ta aplikacja, która została przedłożona, jest do zrealizowania, do pewnie trochę zweryfikowania, ale my tam możemy dołożyć kolejne rzeczy, które będziemy uważali, że powinny być zrealizowane. Dla mnie jest to niesłychanie
ważny projekt i niesłychanie ważne wyróżnienie. Naprawdę uważam, że jest to wielki sukces Kołobrzegu w historii Pomorza Zachodniego. Pierwsze miasto finalista i pierwsze miasto, które w roku 2028 będzie realizowało ministerialny projekt Polskiej Stolicy Kultury. Dziękuję wszystkim, którzy nam pomogli przy realizacji. Dziękuję wszystkim, którzy nas wspierali. Dziękuję wszystkim, którzy wczoraj pisali, dzwonili, gratulowali, cieszyli się razem z nami. I dziękuję wszystkim, którzy deklarują, że będą wciąż z nami chcieli realizować ten wielki projekt. I teraz nie wiem, która z pań pierwsza. Tak, bo najpierw trzeba stworzyć plan inwestycyjny, żeby później wpuścić tam wypełnimy działania kulturalne treścią. Proszę bardzo. Ja do wczoraj tak naprawdę szybko maszerowałam, przygotowując się do 2029 roku, bo jesteśmy tak naprawdę już mocno zaawansowani w realizacji czy przygotowaniu do wielu inwestycji, a od wczoraj zaczęłam biec, bo tutaj ta decyzja jest taka, że rzeczywiście musimy znacznie przyspieszyć, ale myślę, że jesteśmy w takim stanie, że w 2029 roku, 8 przepraszam, będziemy mogli, tak miałam ten 2029 mocno zakodowany, będziemy mogli znacznie wcześniej pokazać Państwu przepiękne nowe obiekty, które w tej chwili projektujemy. Może po prostu je wyliczę, żebyście Państwo wiedzieli, jak dużo przed nami. Również mówimy tutaj o finansach naszego miasta. Tu również jesteśmy bardzo mocno policzone z paniami prezydent. Jesteśmy do tego przygotowane również finansowo, więc poczynając od Adebaru, gdzie planujemy wykonać pracownię multimedialną, czyli drugą część, wymiennikownię, starą nasze miejskie energetyki cieplnej, ona stanie się Fab Labem. Laboratorium Literatury, które będzie znajdowało się przy ulicy Frankowskiego. Zielone Tarasy Kultury, które stworzymy na obecnym skwerze Pionierów. Ciąg dalszy remontu Latarni Morskiej, bo jak Państwo widzicie, pięknie kończy się remont z zewnątrz. Wejdziemy za chwileczkę do wewnątrz. Będziemy budować kolejną filię biblioteki przy ulicy Wylotowej. Jesteśmy również, i to chyba jest bardzo istotna informacja, po przygotowaniu pierwszych dokumentów w celu remontu, kompleksowego remontu Kina Wybrzeże, które nie tak dawno przejęliśmy, no i naszego amfiteatru. Tutaj też już mamy sporządzony pierwszy bardzo ważny dokument, bo przystąpiliśmy do realizacji termomodernizacji starego obiektu amfiteatru i tu już audyt mamy, będziemy za chwileczkę projektować. Także sami Państwo widzieli, że przede mną bardzo, bardzo dużo pracy przed urzędnikami. Przepraszam. I jeszcze Laboratorium Historii, ja się tego też musiałam mocno przygotowywać. Tu koleżanka dbała o to, żebym wiedziała, co ja mam. Coraz więcej. Więc jeszcze rzeczywiście baszta. W tej chwili remont rozpoczęty wnętrza. Tu powstanie Laboratorium Historii. No i cóż, chciałabym tylko powiedzieć, że ten ambitny plan jest naprawdę możliwy i jesteśmy gotowi, żeby go realizować pani prezydent my to zrobimy, i koleżanko droga. Zapewniam Państwa, że my to zrobimy i w 2020 roku Europa, nie tylko Polska, o nas usłyszy. To mogę zapewnić. Tak, szanowni Państwo, i trochę kończąc, nie wróciliśmy z tytułem Europejskiej Stolicy Kultury, ale wracamy z zaszczytnym tytułem Polskiej Stolicy Kultury 2028 roku. Ja chciałabym podsumować to kilkoma zdaniami. Nasz projekt ICU, z którym pojechaliśmy, tak jak pani prezydent powiedziała, to jest historia miłości między człowiekiem i morzem, to też opowieść o otwartości na potrzeby innych. I też głęboka odpowiedzialność w tym obszarze. Chcieliśmy, aby głos małego nadmorskiego miasta, takiego jak Kołobrzeg, stał się częścią dyskusji o Europie, o problemach współczesnej Europy i o tym, jak może ukształtować się jej przyszłość. Te tematy nie znikną, one będą nadal aktualne i dla nas ważne, również dla naszego miasta. Dlatego tutaj z panią prezydent postanowiliśmy, że będziemy realizować wiele projektów, szczególnie te projekty w wymiarze lokalnym, które zostały zaproponowane przez naszych mieszkańców, kołobrzeżanki i kołobrzeżan, i corocznie będziemy wdrażać je do naszego budżetu, tak aby były one możliwe do wykonania. Jest wiele fantastycznych, wspaniałych projektów dedykowanych seniorom, młodzieży. To są warsztaty, to są wspólne przedstawienia teatralne, również w języku angielskim, nad którymi będą pracować kołobrzeżanie. Chcemy te projekty wykonać, bo one są ważne, one są istotne dla naszych mieszkańców, są z myślą o nich stworzone, a myślę, że nie jeden będzie
w perspektywie czasu rozwijany. Na pewno będziemy kontynuować festiwal ICU. Pilotaż tego festiwalu mieliście Państwo okazję zobaczyć na koniec sierpnia tego roku. Co roku będziemy rozwijać, dodawać o kolejną cegiełkę. Ja myślę, że tu mogę też już zdradzić, że jesteśmy już w kontakcie z Bielsko-Białą i Katowicami, które się włączą w przyszłoroczne właśnie obchody festiwalu ICU. Także rozpoczynamy też bardzo mocną współpracę, ponieważ te relacje, które wypracowaliśmy przez 2 lata, nie pójdą gdzieś tam w bok, a wręcz przeciwnie, mamy zamiar je zacieśniać i mamy zamiar je wspólnie realizować. Także myślę, że nasi przedstawiciele, czy to naszych zespołów muzycznych, czy grup teatralnych, które mam nadzieję się wytworzą w trakcie dalszego procesu, będą miały możliwość zaprezentowania się na scenie i Bielsko-Białych, i Katowic, ponieważ stamtąd też już zaproszenia otrzymaliśmy. Także bardzo się cieszę, że przyczyni się to do nowych projektów, które w ogóle nie były zaplanowane, a wytworzyły się same z siebie. Każdy z nas chce, aby Polska Stolica Kultury odpowiednio w 26, 7 i 8 roku to było coś wyjątkowego dla naszego kraju, ale myślę, że będziemy przyciągać uwagę też, tak jak tutaj koleżanka wspomniała, całej Europy. Na pewno będziemy chcieli realizować Kongres Miast Sezonowych. Wypracowywać podczas założeniem tego kongresu było między innymi wypracowanie dobrych praktyk, którymi moglibyśmy się wzajemnie dzielić, wspierać pomiędzy miastami, tak z Polski, jak i z Europy. Przypomnę o naszych miastach partnerskich, takich chociażby jak Opatija, która również pomimo fantastycznych warunków klimatycznych właśnie boryka się z problemem jednak sezonowości i wyjazdem ludzi młodych. Więc mamy bardzo wiele wspólnych tematów, które warto kontynuować i z którymi warto wychodzić z propozycjami ich rozwiązać. A razem zawsze możemy więcej. Szanowni Państwo, wczoraj z rąk z Pani Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego miałam przyjemność odebrać w imieniu naszego miasta list dający nam właśnie tytuł Polskiej Stolicy Kultury 2028 roku. I szanowni Państwo, to nie jest nagroda pocieszenia, to jest uznanie potencjału i zaangażowania lokalnego całej naszej społeczności. W nasz projekt zaangażowanych było kilkadziesiąt osób, kilkadziesiąt kołobrzeżanek, kołobrzeżan, mieszkańców Pomorza Zachodniego. To jest naprawdę bardzo duża i ciężka praca. Ja dziękuję ze swojej strony zespołowi, z którym fantastycznie pracowaliśmy przez całe ostatnie 2 lata, a przed nami bardzo dużo wyzwań i nowe wyzwanie Polska Stolica Kultury. I proszę mi wierzyć, z tak dużym zaangażowaniem, jak podeszliśmy do przygotowywania się do Europejskiej Stolicy Kultury, z równie wielką odwagą, determinacją, gotowi na nowe wyzwanie i nowe działanie w ramach Polskiej Stolicy Kultury, będziemy niesłabnąco udowadniać, że naprawdę Kołobrzeg może stać się bardzo ważnym miastem na kulturalnej mapie Polski i Europy. My się nie poddajemy, wręcz przeciwnie, jesteśmy dumni z tego, co udało nam się osiągnąć i z tego, że Kołobrzeg zaistniał wśród tak wielu dużych aglomeracji. Bo pamiętajmy, to, że dostaliśmy się do finału w momencie, kiedy startowało 12 miast i z tych 12 miast, jednym z najmniejszych miast poza Pszczyną, przypomnę, byliśmy my, Kołobrzeg, a mimo to staliśmy się finalistami. Historyczny moment, Polska Stolica Kultury jest również historycznym projektem, ponieważ to jest pierwszy raz, kiedy z taką inicjatywą wychodzi Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Można powiedzieć, na początek tej przygody otrzymaliśmy już 1 000 000 złotych, gwarancję otrzymania 1 000 000 złotych, ale tak jak powiedziała wczoraj Pani Minister, to jest początek i jest gotowa i otwarta na rozmowę. Także widzimy w tym wielki potencjał i mamy nadzieję, że wszystko to, co zaplanowaliśmy, uda nam się zrealizować. Oczywiście będziemy wszystko dostosowywać do możliwości naszego budżetu, ale każdego roku będziemy starali się zrealizować tą część projektów, która w tym budżecie jest w stanie się znaleźć. I myślę, że to jest największa satysfakcja i po prostu szansa dla nas, dla naszego miasta, dla naszych mieszkańców, aby ta ciężka praca i te nadzieje, które były pokładane w tym projekcie, nadal trwały. A w 2028 roku pokażemy się z jak najlepszej strony, a o tym jestem, myślę, Pani Prezydent, tak, bardzo przekonana. Ja tylko jeszcze tak kończąc i podsumowując, ten kurs na kulturę, który obraliśmy, odważny, zdecydowany i bardzo mocno przemyślany,
jest kursem bardzo dobrym i nie zmienię już tego. Żadna siła tego nie zmieni i nikt nas z tej drogi już nie zawróci. Jestem naprawdę dumna i pełna uznania dla wszystkich, którzy pracowali przy tej aplikacji, bo ona jest niesłychanie trafna i adekwatna do potencjału naszego miasta. Proszę Państwa, zaczynamy nową przygodę. Zaczynamy pracę. Zwykłam mawiać, że słów danych w przestrzeni publicznej trzeba dotrzymywać i Państwo mnie znacie z tego, że ja ich dotrzymuję. I tym razem również z całym tym wielkim, fantastycznym zespołem, i to jest moje szczęście, będziemy realizowali krok po kroku ten projekt do roku 2028, a w roku 2029 pojedziemy do Lublina, żeby razem z nimi świętować. Dziękuję. To jest ten moment, w którym mogą Państwo zadać jakieś pytania. Czy wiemy, co tak oczarował, czym Lublin oczarował, czego nam zabrakło? Panie redaktorze, to jest indywidualna ocena 11 członków Międzynarodowej Komisji. To ile pieniędzy potrzeba, bo ten milion to rozumiem tylko jest jakiś początek. Jeżeli chodzi o budżet, to już mogę powiedzieć, bo taką analizę przeprowadziliśmy. W ostatnich kilku latach nakłady inwestycyjne na kulturę były na poziomie 8% wydatków, niecałe 8%. My je zwiększamy już od przyszłego roku do 14% i to będzie progres rok do roku, w zależności od tego, kiedy będziemy mieli gotowy projekt, dokumentację projektową. To jest proces ciągły. Adebar już jest oddany. Baszta prochowa, część zewnętrzna jest w tej chwili już zakończona, będziemy pracowali nad wnętrzem, skończy się latarnia, pracujemy już nad projektem wnętrza, bo nasza latarnia morska będzie małym centrum świata, czy to się komuś podoba, czy nie, my to dokończymy, my ten projekt zrealizujemy i umówiliśmy się z panem profesorem, że do końca roku otrzymam taką koncepcję, jak te działania, w jaką stronę i jak one będą prowadzone, to nam da po prostu pomysł na zaaranżowanie wnętrza. Skarbiec mamy na przyszły rok zaprojektowany. Wymiennikownia i stara przepompownia, czyli takie stare, dotychczas zaniedbane budynki, będą przekształcane w laboratoria kultury. I to będzie się działo też, myślę, że na przestrzeni kilku następnych lat, więc ta ilość pieniędzy i środków. Pracujemy w tej chwili intensywnie nad kinem. To będzie naprawdę, moim zdaniem, miejsce wyjątkowe, bo nawiązujemy współpracę. Cały ten projekt dał nam szansę na to, że spotkaliśmy na swojej drodze wielu fantastycznych ludzi, znanych, cenionych, mądrych, ekspertów i oni dzisiaj z nami pozostają na naszej wielkiej łodzi. Będziemy razem dalej płynęli, więc pomogą nam nieco też w tych projektach, które są planowane w aplikacji, więc Kino Wybrzeże będzie pełniło swoją funkcję. Przypomnę, jeszcze nie ma miesiąca, odkąd my nim zarządzamy. Dostaliśmy go w takim stanie, w jakim dostaliśmy. Podjęłam decyzję, że absolutnie nie rezygnuję z tej działalności, będzie to jakaś kolejna gałąź, ale chcemy to kino nieco poszerzyć, jego działalność. No i amfiteatr. Również mamy przygotowany audyt, przygotowujemy dokumentację projektową i będziemy starali się zmodernizować ten obiekt. Są też duże inwestycje kubaturowe, o których pani prezydent nie powiedziała. Byłyśmy we wtorek chyba u pana ministra i rozmawiałyśmy w Ministerstwie Sportu i rozmawiałyśmy na temat możliwości różnych montaży finansowych, więc też poszukujemy pieniędzy, bo to wszystko będzie dość kosztochłonne. Część z tych budynków, które chcemy zaadoptować i przekształcić w laboratoria kultury, to są budynki, obiekty zabytkowe. Rozmawiałyśmy już z panią prezydent, z panią minister i mamy takie wstępne deklaracje, oczywiście no, w takich trybach, jakie tryby będą prowadzone te nabory, że będziemy mogli myśleć o tym, że będziemy traktowani priorytetowo jako ten finalista w konkursie. No i oczywiście działania miękkie, już w przyszłorocznym budżecie, ja już rozmawiałam z radnymi, też ta kwota dotacji dla organizacji pozarządowych, bo to jest tak naprawdę najważniejsze, że te organizacje pozarządowe zaczęły głośno mówić o swoich potrzebach, o swoich projektach, wyszli ze swoich małych takich kręgów i zaczęli głośno na forum miasta mówić o tym, co powinniśmy jako samorządowcy zobaczyć i co powinniśmy zmienić. I my po prostu tą drogą już idziemy. Spotkam się zresztą z nimi w przyszłym tygodniu, będziemy o tym rozmawiali, bo był taki moment zawahania, kiedy zaczęli mnie pytać, czy
to oznacza koniec. Nie, to nie jest koniec, bo to jest proces, który się już zaczął i ja z tego procesu nie zrezygnuję, bo on daje mi przede wszystkim fantastyczne poczucie, że wreszcie robimy to, czego ludzie oczekują, że ludzie chcieli, czekali na taki moment, żeby ich zaangażować, żeby ich zaktywizować, żeby wiedzieli, że to, o czym oni marzyli, o czym mówią, co chcą zmieniać w swojej lokalnej społeczności, pada na podatny grunt i są ludzie, którzy ich słuchają, są ludzie, którzy to po prostu doprowadzą do końca. Więc jeżeli mówimy o pieniądzach, o budżecie, to będzie tylko, ta kwota będzie się zwiększała, bo inaczej być, proszę Państwa, nie może. Od 2 lat prawie jesteśmy w procesie. Okej, ale czyli ta kwota to jest 100 milionów, miliard? Panie redaktorze, nasz budżet po stronie dochodów w przyszłym roku pewnie przekroczy 0,5 miliarda, więc my też operujmy lepiej procentowo, bo kwota nie oddaje zaangażowania miasta w dany obszar. Dotychczas kultura nie była tym obszarem, który był największym w wykresie kołowym, takim zakreślonym, bo to było zaledwie tam kilka procent. Dzisiaj to wszystko zmienia się i będzie się zmieniało i na pewno my już tego nie zmienimy. My po prostu ten projekt musimy doprowadzić do końca. Będziemy go łączyli z naszym turystycznym charakterem miasta, bo to jest fantastyczna promocja i też patrzymy na to i śledzimy, jak to wpływa na podniesienie popularności miasta i ma to znaczenie i widzimy, że po prostu zaczęli ludzie o nas mówić nieco inaczej, nie tylko jako o nadmorskiej miejscowości, o największym uzdrowisku w porcie czy małej nadmorskiej miejscowości, ale mówią o nas ludzie w Polsce, że jest to miejsce, gdzie kultura ma ogromne znaczenie, że jest to miejsce, gdzie ludzie mogą powiedzieć, a samorządowcy wysłuchają i zrealizują te marzenia i potrzeby. I to jest dla mnie największą wartością i nie zamierzam tego zmienić. Jeszcze mam pytanie. Mhm. Tak. Pani redaktor, ten pomysł myśmy usłyszeli wczoraj, ja siedząc w Adebarze, pani prezydent czekając na już tak naprawdę na to, żeby pani minister złożyła gratulacje, bo jest czego gratulować. Ten pomysł, wszyscy tak myślimy, że jest wynikiem tego, że wszyscy finaliści mieli bardzo ambitne propozycje. I trudno jest dzisiaj powiedzieć, okej, dzisiaj wygrywa Lublin, ale Bielsko, Katowice, Kołobrzeg ze swoimi propozycjami wracają do siebie i znikają z naszego pola widzenia. Więc myślę, że to było powodem. No trochę Państwu mogę odtajnić pewne nasze plany. Planujemy z Panią Prezydent, no najpierw się musimy przygotować, więc planujemy z Panią Prezydent złożyć wizytę w ministerstwie i też pewnie przyjadą też na spotkanie i prezydent Katowic i pan prezydent Bielska-Białej, usiądziemy i porozmawiamy, bo wszystkim nam rozbudzone zostały apetyty i chęci do pracy. Nie na wszystko teraz otrzymamy dofinansowanie, bo przecież ten program był pisany i jak gdyby gdzieś z tyłu wiedzieliśmy, że z chwilą, kiedy ten tytuł uzyskamy, to dużą dofinansowanie, dużą kwotę otrzymamy środków na realizację tego projektu. Dzisiaj już tych pieniędzy nie ma. Jestem mile zaskoczona, że otrzymaliśmy 1 milion, bo to jest duże wsparcie i ten 1 milion znajdzie swoją pozycję w pozycji, gdzie są działania z obszaru kultury. No ale, żeby zrealizować ten projekt, będziemy musieli poszukiwać różnych źródeł finansowania i będziemy rozmawiali. O sposób, w jaki będzie nasz potencjał wykorzystany. Przez rok będziemy reprezentowali, będziemy miejscem, które będzie na kulturalnej mapie Polski miejscem, gdzie kultura będzie na pierwszym planie. Tak jak Europejska Stolica Kultury w wymiarze europejskim, tak samo Polska Stolica Kultury w wymiarze naszym krajowym. Ten program, który został napisany, on był napisany pod konkretne działania, które też dużo miejsca zajmowało tam, jaki mamy związek z Europą i ta europejskość była podkreślana na każdym kroku. Dzisiaj będziemy pracowali, bo to też trzeba przepracować jeszcze. My jesteśmy świeżo po ogłoszeniu wyników. Trzeba będzie też się zastanowić, które elementy tego programu wpisują się w to, co pani minister wczoraj przekazała, które elementy programu mogą się wpisywać, a które elementy programu możemy po prostu zastanowić się, czy nad sensem, czy nad wartością, jaka wniesie
dla naszej lokalnej wspólnoty i naszej krajowej wspólnoty. Pani prezydent wczoraj była, więc może więcej informacji ma. Ja może jeszcze jedną rzecz dodam. Jeżeli chodzi o program kulturalny, który będzie przygotowywany na obchody Polskiej Stolicy Kultury w 2028 roku, będzie on we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego opracowywany i Narodowego Centrum Kultury, ponieważ to będzie nasz bezpośredni partner do realizacji tego projektu. I z naszego wniosku aplikacyjnego Ministerstwo Kultury wskaże nam też te projekty, na których im najbardziej zależy, które dla nich są najistotniejsze. Ale będzie to we współpracy wszystko wypracowywane, tak jak pani prezydent powiedziała, więc my też musimy się do tego spotkania przygotować, aby pokazać, co z kolei dla nas jest najistotniejsze w tym programie, abyśmy mogli znaleźć wspólne stanowisko, aby te obchody Polskiej Stolicy Kultury były wyjątkowe i dla nas, ale też właśnie dla ministerstwa przy pełnej współpracy i zaangażowaniu z ich strony. Także tak to wygląda, więcej szczegółów na ten moment nie znamy. Czekamy na te szczegóły do spotkania, o którym pani prezydent wspomniała, ponieważ no tak umówiliśmy się też z pozostałymi włodarzami miast, że tą wizytę odbędziemy wspólnie, abyśmy wszyscy mogli kreować tą Polską Stolicę Kultury w najlepszy z możliwych sposobów. Także przed nami to jest naprawdę nowe wyzwanie, nowe zadanie, ale takie, które dostarcza, myślę, będzie dostarczać nam wielu emocji, patrzę tutaj na zespół, emocji i takiej dużo pozytywnej energii, bo przyznam szczerze, bardzo się cieszymy na to wyzwanie, bo już się obawialiśmy, że może nie będziemy mieli co robić, jak tu wrócimy do Kołobrzegu. A tu się okazuje, że jest, że musimy dalej przepracowywać, pracować, przygotowywać się do obchodów Polskiej Stolicy Kultury. My poczytujemy to jako wielką szansę, tak jak pan tutaj pytał, ten 1 000 000 zł to jest tylko i wyłącznie na projekty miękkie. To nie uwzględnia infrastruktury, to jest zupełnie inny budżet. Natomiast oczywiście będziemy stawać do konkursów, tak ministerialnych, jak i chociażby Pomerania, bo tutaj mamy bardzo dobry zespół w Urzędzie Miasta, jeżeli chodzi o pozyskiwanie funduszów zewnętrznych, także będziemy tutaj na pewno bardzo mocno intensyfikować też właśnie pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację tak projektów miękkich, jak i infrastrukturalnych. Naprawdę po naszych dotychczasowych doświadczeniach jesteśmy przekonani, że jesteśmy w stanie to zrealizować. A jak widzicie, pracy się nie boimy. Pozytywnego nastawienia i motywacji nam wcale nie brakuje. I to nieprawda, że to było kilka godzin powrotu z Warszawy i to jest, zobaczcie państwo, tak? To jest właśnie...